dobry Państwu. Jesteśmy w księgarni Gazety Polskiej w Warszawie na ulicy Nowy Świat 34. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić książki, które miały niezwykły los. Oto Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy i Piąty Etap. Obie książki, obie powieści zostały napisane w więzieniu na Świętym Krzyżu przed wojną. To było bardzo ciężkie więzienie dla przestępców kryminalnych. Piąty Etap zatrzymała cenzura, a dzięki Kochankowi Wielkiej Niedźwiedzicy autor uzyskał ułaskawienie od prezydenta i wyszedł na wolność. Kim był autor tych książek? Sergiusz Piasecki. Jego historia jest niezwykła. Mogłaby stać się naprawdę kanwą do kilku filmów przygodowych, których nie powstydziłby się James Bond, no ale oczywiście w Polsce nikt filmu o Sergiuszu Piaseckim nie nakręci, bo nasi reżyserzy zajęci są kręceniem filmu o Bolku. Sergiusz Piasecki urodził się w 1901 roku. Jego ojciec, Michał Piasecki, był zrusyfikowanym polskim szlachcicem, a matka Klaudia Głakowicz Białorusinką. Ale Sergiusz Piasecki nigdy swojej matki nie poznał, bowiem wychowywała go Filomena Gruszecka, macocha. W domu prześladowała Sergiusza, a ojciec nie pozwolił skontaktować się z matką. W domu mówiono po rosyjsku i język rosyjski był dla Sergiusza językiem ojczystym. Ponieważ był prawosławny, więc poszedł do szkoły rosyjskiej, ale tam uważano go za Polaka i jako Polaka prześladowano. Sergiusz Piasecki po polsku w ogóle nie mówił, nie znał tego języka, posługiwał się językiem rosyjskim, no i oczywiście znał białoruski, bowiem urodził się pod Baranowiczami na Białorusi i całe jego życie przed wojną było związane z Białorusią. W szkole dochodziło często do bójek i w pewnym momencie Sergiusz Piasecki, który był takim duchem niespokojnym, niezależnym, pobił się z administratorem szkoły, w wyniku czego trafił do więzienia. Z tego więzienia uciekł i znalazł się w Moskwie. Znalazł się w Moskwie w momencie, kiedy tam do władzy doszli bolszewicy. Sergiusz Piasecki w Moskwie związał się z półświadkiem. Wielu jego kolegów zostało po prostu zamordowanych przez bolszewików w czasie rewolucji. I tak naprawdę to wówczas, w 1918, początek 19 roku, Sergiusz Piasecki zrozumiał, czym jest bolszewizm, czym jest komunizm i do końca życia już z tym systemem walczył. W 1919 roku powrócił do Mińska i tutaj najpierw związał się znów ze światem przestępczym, głównie ze złodziejami w Mińsku. Ten okres jego życia stał się później materiałem dla trzech książek. To jest taka trylogia mińska. Jabłuszko, spojrzę ja w okno i nikt nie da nam zbawienia. W 1919 roku, przebywając w Mińsku, Sergiusz postanowił wstąpić do działów partyzanckich białoruskich antybolszewickich. Walczył w nich z bolszewikami, a następnie walczył w dywizji litewsko-białoruskiej, która wchodziła w skład wojsk polskich. Był ranny, dostał się do szpitala, potem przeszedł kurs oficerski przy Wojsku Polskim i w 1920 roku brał udział w bitwie pod Radzyminem, w bitwie warszawskiej, gdzie, jak wiadomo, pokonaliśmy bolszewików. Po zakończeniu wojny Sergiusz Piasecki został zwolniony z wojska. Otóż tak się stało, że majątek jego ojca i wszystko, co posiadał, pozostało po sowieckiej stronie granicy.
Pamiętajmy, że wtedy granica przebiegała niedaleko Mińska, jakieś 40-50 km od tego miasta. No ale Sergiusz Piasecki pozostał po stronie polskiej, języka polskiego nie znał, de facto był bez wykształcenia, potrafił tylko obsługiwać telegraf, znalazł się bez środków do życia. I znów można powiedzieć, związał się światem, ze współświadkiem. Ten okres, doświadczenia wówczas wyniesione, pozwoliły mu napisać już na emigracji w 1962 roku Żywot człowieka rozbrojonego. Książka ta opowiada o losach bohatera, który właśnie po wojnie został zdemobilizowany, nie znalazł pracy telegrafisty, o którą się ubiegał i będąc bez środków do życia zaczął trudnić się drobnymi kradzieżami, później pozował do zdjęć pornograficznych, wreszcie zaczął fałszować weksle. No i zidentyfikowany przez kolegów trafił do więzienia. Oczywiście nie jest to dokładnie życiorys Piaseckiego, ale jego doświadczenia z tamtych czasów pozwoliły napisać Żywot człowieka rozbrojonego. Piasecki ma pretensje, że no, ludzie tacy jak on zostali wykorzystani, walczyli w obronie Polski, niepodległości i po demobilizacji pozostali bez środków do życia. W 1922 roku Sergiusz Piasecki postanowił wstąpić do polskiego wywiadu. I jest to niewątpliwie najbardziej burzliwy okres jego życia, 1922-1926, kiedy jest po prostu agentem polskiego wywiadu wojskowego na odcinku białoruskim można powiedzieć, że w zasadzie bez przerwy nielegalnie przechodzi przez granicę polsko-białoruską na piechotę do Wilna. Tam utrzymuje całą sieć agentów, których zwerbował, między innymi wśród oficerów GPU. GPU to Główne Polityczne Uprawnienie, czyli Główny Zarząd Polityczny, poprzednik NKWD, a można powiedzieć, że który wyszedł z przekształcenia czerwyczajki, czyli czeka. Sergiusz Piasecki korzysta z szerokiej sieci informatorów, ma dojścia do wysokich oficerów GPU i zdobywa niezwykle cenne informacje. Do Mińska czasami przechodzi no, dosłownie co drugi dzień na piechotę i wraca. Przy czym, jak się okazuje, środki finansowe, które wywiad polski oddawał mu do dyspozycji, były absolutnie niewystarczające na utrzymanie tak szerokiej sieci agentów wśród oficerów sowieckich. Sergiusz Piasecki wiąże się z przemytnikami i zaczyna zarabiać przemytem. Jak sam potem pisał, w ciągu tych lat 22-26 przez jego ręce przeszło około, licząc w funtach angielskich, około miliona funtów. No, to byłoby na nasze pieniądze dzisiejsze kilka milionów dolarów. Te pieniądze Sergiusz Piasecki wydaje na utrzymanie, na opłacenie swojej sieci agentury, ale także no, prowadzi też burzliwe życie, także na własne utrzymanie. Niestety, chcąc zwerbować oficerów GPU, wśród których jest mnóstwo kokainistów, Sergiusz Piasecki zaczyna handlować kokainą, no i w tym napięciu, które panuje, sam zaczyna kokainy używać. Otóż, tak jak książka Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy poświęcona jest przygodom Władzia, tak się nazywa jego bohater, przygodą przemytnika żyjącego na granicy polsko-sowieckiej na obrzeżu Białorusi, tak samemu wywiadowi
Są poświęcone dwie świetne książki, to jest Piąty etap, owa książka napisana w więzieniu w 1934 roku i Bogom nocy równi, to jest kontynuacja Piątego etapu, napisana przez Sergiusza Piaseckiego już na wolności w 1938 roku. Opisuje ona właśnie przygody polskiego wywiadowcy Romana Zabawy, który w sensie narodowym jest Białorusinem. Tutaj w Piątym etapie często przechodzi przez granicę, a w Bogom nocy równi, no, z powodu pewnej nieszczęśliwej historii miłosnej zostaje tak zwanym nielegałem. Czyli legalizuje się pod obcym nazwiskiem, mieszka w Mińsku, pracuje w normalnej sowieckiej instytucji i jednocześnie utrzymuje szeroką sieć informatorów, przekazując zdobyte materiały do Polski. No, takie życie wywiadowcy czasem obfituje w zabawne sytuacje. Jedną z nich jest scena, jak Roman Zabawa próbuje zwerbować Wierę, przy czym okazuje, a ona z kolei chce zwerbować jego, przy czym później okazuje się, że oboje byli agentami polskiego wywiadu. Spotykają się później jeszcze po polskiej stronie granicy. Ale co dalej dzieje się z Sergiuszem Piaseckim? Otóż po tych niesamowitych przygodach w walce z GPU, gdzie no, dosłownie cudem wielokrotnie ucieka z zasadzek, trzeba pamiętać, że jego zdjęcie mają wszystkie oddziały GPU, więc Roman Zabawa, czyli Sergiusz Piasecki, jest, występuje ucharakteryzowany, ale doskonale wtapia się w sowieckie tło. W 1926 roku Sergiusz Piasecki zdobywa w GPU materiały, które rzucają bardzo złe światło na kogoś z otoczenia władz w Polsce. I tak naprawdę biografowie podejrzewają, że o ile pretekstem do wyrzucenia Sergiusza Piaseckiego z wywiadu były jego rozmaite awantury, między innymi takie, które zdarzyły się pod wpływem kokainy, to był tylko pretekst, a tak naprawdę powodem było to, że materiały przez niego zdobyte kompromitowały kogoś jako agenta sowieckiego z kręgu ówczesnych władz polskich. Był to rok 1926, gdyby Sergiusz jeszcze trochę popracował dla wywiadu, byłoby już po zamachu majowym i z pewnością jego życie potoczyłoby się inaczej. No ale w 1926 roku znów zostaje bez środków do życia. Niestety nałóg kokainowy się pogłębia i Sergiusz Piasecki, będąc pod wpływem narkotyków, dokonuje dwóch napadów z bronią w ręku. Najpierw na dwóch kupców żydowskich pod Grodnem, potem na pasażerkę kolejki wąskotorowej. Te pieniądze miały mu posłużyć do wydobycia kolegi z więzienia, ostatecznie zostają przepite. A sam Sergiusz Piasecki i jego wspólnik Niewiarowski zostają zidentyfikowani na policję przez kochankę Niewiarowskiego i Sergiusz trafia do więzienia. Zostaje skazany na śmierć, bowiem obowiązuje wtedy na terenie Wileńszczyzny prawo wojenne. Na skutek interwencji wywiadu wojskowego drugiego oddziału Sztabu Głównego, wyrok śmierci zostaje zamieniony na 15 lat więzienia. W więzieniu Sergiusz Piasecki należy znów do więźniów niepokornych, jest przywódcą buntu więźniów w Lidzie i spędza w sumie 2 lata w karcerze za rozmaite przejawy nieposłuszeństwa, tak to nazwijmy, i trafia karnie do ciężkiego więzienia na Świętym Krzyżu. I to okazuje się, jakby powiedzieć, zrządzeniem losu. Bo otóż w więzieniu na Świętym Krzyżu ma swój wykład Melchior Iwankowicz.
W ten sposób Sergiusz Piasecki poznaje Melchiora Weńkowicza i postanawia zacząć pisać książkę na konkurs ogłoszony przez Wiadomości Literackie. Ale Sergiusz Piasecki nie zna języka polskiego, posługuje się rodzajem mieszanki rosyjsko-białorusko-polskiej, więc zaczyna się uczyć języka polskiego literackiego. Służą mu do tego Wiadomości Literackie, które Sergiuszowi prenumeruje Melchior Weńkowicz. Melchior Weńkowicz wysyła mu gramatykę polską, słowniki i Sergiusz Piasecki zaczyna pisać. Zaczyna pisać w bardzo trudnych warunkach, bowiem może pisać, może mieć przy sobie jednocześnie tylko jeden brulion, więc po zapisaniu tego brulionu musi go oddać na przechowanie. W więzieniu nie ma miejsca, pisze na podłodze, na parapecie. No ale pisze. I tak powstaje właśnie piąty etap, o którym Państwu mówiłem na początku. Z niewiadomych przyczyn ten piąty etap zostaje wstrzymany przez cenzurę więzienną. Później się oczywiście ukazuje. No są tutaj powiedzenia, że to wstrzymanie było wynikiem pewnej gry drugiego oddziału, gry wywiadowczej z Sowietami. Ale następnie książka ta się ukazuje dopiero po wyjściu Sergiusza Piaseckiego na wolność. Natomiast Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, napisany w rok później, to znaczy piąty etap to jest 34, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy to jest 35 rok, napisany w więzieniu, ukazuje się w 36 roku i wówczas nie tylko Melchior Weńkowicz, ale również Witkacy, Kadan Bandrowski, no wielu literatów polskich występuje w obronie Sergiusza Piaseckiego i prezydent Mościcki ułaskawia Piaseckiego. Piasecki wychodzi na wolność po 11 latach w 1937 roku. Najpierw jedzie do Zakopanego leczyć się z gruźlicy, gdzie zaprzyjaźnia się z Witkacym. Witkacy jego portret maluje. Sergiusz Piasecki poznaje, można powiedzieć, całą śmietankę literacką w Zakopanym. Potem wraca na Wileńszczyznę, gdzie pisze w Rochotnie Bogom nocy równi. A więc, proszę Państwa, jeżeli chcecie naprawdę przeżyć mocną przygodę, zobaczyć, jak wyglądała walka polskiego wywiadu z Sowietami, jak wyglądało życie w Sowietach na początku lat 20. i w ogóle życie na granicy, zapraszam do lektury tych trzech książek. Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy, Bogom Nocy Równi i piąty etap. Każda z tych książek mogłaby być podstawą do scenariusza filmu przygodowego. Jak mówię, do filmu przygodowego o polskim Bondzie. No ale taki film w trzeciej RP powstać nie może. Tutaj mogą tylko filmy o Bolkach być kręcone. Dziękuję Państwu bardzo.